Dokończymy jedzenie po sesji. Bardzo proszę, Elwira, pójdź jeszcze do pani Pauliny po dyktafon. Młodzieżowa Rada Miasta z założenia miała być takim organem doradczym Rady Miejskiej. Na przykład w sprawach, pamiętam, że doradzaliśmy przy nadaniu imion parkom. Na pewno nie jest to forma rządów takich jak prawdziwa Rada Miejska, ponieważ młodzież ma się edukować. Nazywam się Olgier Boska, uczęszczam do szkoły podstawowej numer 2 w Oleśnicy i jestem radną od tego roku. Jaka jest prawda o aktywności młodzieży w Oleśnicy? Nie dostrzega pani spadku aktywności, integracji w działalności? Myślę, że ogólnie jest rzeczywiście tak, że młodzież jest być może trochę mniej aktywna w różnych sferach w ogólności. Natomiast jak spotykam się tutaj z dziećmi z Młodzieżowej Rady, to naprawdę nie ma powodu do narzekań, ponieważ oni są bardzo aktywni, organizują świetnie wszystko, co im się zaproponuje, bądź sami zaproponują. Nie ma żadnego problemu w porozumiewaniu się. To chyba jest taka odwieczna prawda, że zawsze będzie taka młodzież, która chętnie współpracuje i taka, która niechętnie, która nie chce, jest nastawiona tylko na odbór. W tej Młodzieżowej Radzie Miasta, w pierwszej kadencji, której dzisiaj ostatnia sesja się odbyła, widzę naprawdę mnóstwo fajnej młodzieży. Niedawno zostałaś wybrana na przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy. Jak się czujesz w nowej roli? Jakie będą według ciebie największe wyzwania podczas tej kadencji? Wiesz, zostałam wybrana przewodniczącą zaraz po tobie w listopadzie 2011 roku, a dzisiaj, w dniu dzisiejszym kończy nam się kadencja już. Także nie miałam za bardzo okazji wszystkich swoich celów zrealizować, ale mam nadzieję, że jeżeli zostanę wybrana na drugą kadencję, będę mogła zrealizować to, co chciałam. Jak sądzisz, jakie będą plany, zamierzenia, ambicje nowych radnych wybranych podczas kolejnych wyborów? Na ostatniej styczniowej sesji rozmawialiśmy o naszych autorytetach i o problemach młodzieży, bo wiadomo, każdy z nas obraca się w różnym towarzystwie i w każdym towarzystwie wśród naszych znajomych są różne problemy. Stwierdziłam, że to będzie dobry temat na debatę, ponieważ no właśnie przez to, że musimy poznać najpierw problemy, żeby zacząć działać. Myślę, że druga kadencja, drugi skład Rady wykorzysta to, co powiedzieliśmy na ostatniej sesji i wtedy będziemy mogli dopiero postawić sobie jakieś cele. Jak na chwilę obecną wygląda zainteresowanie naszych rówieśników organem, który powstał z myślą o nich i właśnie dla nich działa? Myślę, że nasza oleśnicka młodzież nie do końca interesuje się tym, co się dzieje w mieście. Mam nadzieję, że podczas trwania drugiej kadencji będzie bardziej chciała pomagać nam, młodzieżowym radnym. Ta rada jest stworzona z myślą o nich, o tym, żeby ich uczyć, edukować, żeby w przyszłości mogli podejmować mądre decyzje. Jak sądzisz, jak można, poczynając już od nas młodych, próbować zaktywizować naszych rówieśników, jak poczynać budowanie w naszym młodym społeczeństwie grupy społeczeństwa obywatelskiego? Przede wszystkim uważam, że młodych ludzi trzeba uświadamiać, że kiedyś to my będziemy podejmować najważniejsze decyzje w mieście, w powiecie czy w państwie, wybierając władzę. Uważam, że szkoła powinna prowadzić różne debaty z uczniami, że powinny się odbywać zajęcia oprócz zajęcia wiedzy o społeczeństwie, na których tak naprawdę jest sama teoria. W internecie niebawem zostanie uruchomiony portal dla mieszkańców Oleśnicy o charakterze informacyjno-publicystycznym i znajdzie się w nim również miejsce dla dzieła poświęconego wyłącznie naszym rówieśnikom, współtworzonym przez samych czytelników. Co sądzisz o tym pomyśle? Uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ nasi rówieśnicy będą mogli teraz wypowiadać się w ważnych dla nich sprawach. Teraz niekoniecznie mamy gdzie się wypowiadać, a ten portal nam to umożliwi. Dziękuję Ci za udzielone przez Ciebie odpowiedzi. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy i na chwilę obecną chcę Ci życzyć wszystkiego najlepszego zarówno w szkole, jak i w dalszej działalności na rzecz społeczeństwa i powodzenia w najbliższych wyborach do kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.